to jest takie smutne, że ludzie, którzy przejęli domostwa, które wybudowali ci ludzie, którzy mieszkali tutaj przed nami, w ogóle nie interesują się tym cmentarzem. Oni go zdewastowali, zniszczyli, doprowadzili do takiego stanu zapomnienia przez wszystkich. Pojawił się inwestor nieznany, nie wiedzieliśmy jakie ma zamiary, co chce z tym miejscem zrobić. I wtedy postanowiliśmy za wszelką cenę to nabyć, żeby to zostało tutaj w Kostkowie, żeby spróbować się tym zająć, mimo że przez 70 lat nikt nawet palcem nie tknął, żeby cokolwiek tutaj zrobić. To było jedno wielkie wysypisko śmieci, zniszczone, przewrócone, zdewastowane przez ludzi i zapomniane przez ludzi. W ogóle jest to chyba obojętne ludziom. Chodzą, oglądają, patrzą, co robimy, ale nikt, poza jedną osobą, młodym człowiekiem, który jest, mieszka obecny w Kostkowie, ale nie urodził się tutaj, nie pochodzi stąd. On się zainteresował tym, co robimy, też jest pasjonatem historii i zaczął przychodzić, pomagać. Ale generalnie ludzie są obojętni. Młody chłopak, to tu takie piękne malunki były, złote, niebieskie, niebo, takie duże gwiazdy pomalowane. Wchodziłem przez bramę tu, to było, idealne to było. Fundacja Anna została założona właśnie w celu, żeby ochronić to miejsce, w celu, żeby zdobyć też jakieś środki na to, żeby móc się zająć odrestaurowaniem tego cmentarza, zabezpieczeniem całego terenu. Powinno to nasuwać taką refleksję, że jednak jest to miejsce spoczynku, jest to miejsce historyczne dla nas, bo może nam pokazać informacje właśnie o ludziach, którzy tutaj mieszkali, bo na grobowcach są umieszczane zawody tych ludzi, to czym się zajmowali. Także to jest też duży fragment historii. Na tej kaplicy to by to jeszcze odbudował. Nie, sam nie będzie. Jak to się zawali, to by to koniec. Jacek, zerwiesz. Jest, są tam napisy. Dlatego trzeba to słabo. Jacuś, popatrz. Jest tablica. Jest tablica z napisami. Niewytuczona. Emocjonalnie do tego, że to popatrz, jaka piękna. Angelika, tu jest krzyż nawet metalowy. Zobacz. Tu jest wytuczona. Ja idę po wodę. Ja lecę po wodę i zaraz ten. Zaraz umyjemy i przeczytamy. Czyli tu leży nasza kochana matka, szwagierka. Z całej Polski odzywają się osoby, które u siebie działają na cmentarzach. Są w ogóle zachwyceni tym, że u nas się zachowało tak dużo całych nagrobków, w których można odczytać imiona, nazwiska ludzi, gdzie się urodzili, gdzie zmarli, kiedy żyli, czym się zajmowali. Także myślę, że jeszcze wiele rzeczy tutaj jest do odkrycia, do zrobienia i myślę, że z czasem też zyskamy przychylność mieszkańców, że zaczną nam pomagać, interesować się tym miejscem, bo myślę, że warto, naprawdę warto.